Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy Wiedźmin 3. I tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, takim króciutkim można powiedzieć, co nie? Zagramy sobie w Gwinta. Może nam się uda wygrać tą kartę od Szkutnika, co nie? I nie wiem, czy, kurde, uda mi się zrobić to zadanie, co nie? Ten pełna kolekcja kart. Będę trochę nie mówił, bo mnie boli tu przy zębach. Można powiedzieć, że warga, co nie? Ale to nie jest warga, tylko od... Nie wiem od czego. Nie będę już mówił, bo nie wiem. Ale mnie boli teraz, jakoś zabolało w tej chwili. Ale może będę coś tam mówił, postaram się mówić, co nie? Nie więcej. Ale będę mało mówił, ale zobaczymy jeszcze. Bo mnie to cholernie boli, powiem wam szczerze. Nie wiem, wcześniej kurde tego nie miałem kilka godzin temu, co nie? Trochę to głupie jest. No ale dobra, okej, lecimy do tej... No kurde, czego ty się zatrzymujesz, płotka, nie wiadomo czego. Dali się kurwa oklepać jak nowigradzkie dziwki. No dobra, pójdziemy do tego Szkutnika. No i dobra. Zrobimy sobie te poboczniaki. Trochę to długo trwa, no ale cóż. Spokojnie, zdążymy. Zrobić akt pierwszy. Znaczy ten, no, żeby był już akt drugi, co nie? Bodajże zaraz będzie, ale nie jestem pewny jeszcze, wiecie. A zobaczymy w swoim czasie, co nie. Na pewno dzisiaj nie będzie aktu drugiego, tylko dopiero za... Nie będę na razie nic mówił, co nie. Za ile będzie akt drugi i tak dalej, co nie. Jedź, Putka. Na razie nie będę tam nic mówił na razie na ten temat, co nie. Ale spróbujemy dzisiaj... Spróbujemy dzisiaj ten zrobić... wygramy to karty, może nam się uda, ale nie obiecuję, bo ja tego Gwinta za bardzo, powiem wam, nie lubię. Widzieliście, jakie mam muskuły? Dobra, mamy tego Szkutnika. Robicie łodzie z drewna sosnowego? No przecież, że nie. Baba mi przywlokła sośninę, żebym jej kołyskę zrobił. Interes z łodziami się nie kręci? Nie bardzo, bo ryb nie ma. No dobra. Powiadają, że dobry z ciebie Szkutnik, ale jeszcze lepszy karciarz. Chcesz pograć? No nie będzie. Jestem gotowy na partyjkę. Może się nauczę grać w to. Czy chcesz rozpocząć samouczek w... No niech będzie, bo ja tego powiem wam. Powiem wam, że ja tego... Szczerze mówiąc, nie umiem w to grać jeszcze. Gwinto starożytna krasnoludzka gra karciana. Widzę, że krasnoludy uwielbiają w to grać. Jaka fajna, przyjemna piosnka, można powiedzieć. Fajne. Odzwierciedlający starcie dwóch armii. Gracze pełnią rolę generałów, a karty stanowią ich siły zbrojne. Kontynuuj. Zaczynasz jako pierwszy. Chwila. To jest karta jednostki. Liczba w lewym górnym rogu wskazuje jej siłę. Kiedy karta zostanie umieszczona na polu bitwy, jej wartość jest dodawana do sumy siły wszystkich jednostek gracza. Aha, dobra, to mamy tutaj o to pewnie. Tak, to jest to. To jest ten. Siła, tak? Na to wygląda. Dobra, tu już wiem jednak tak trochę. Tutaj mamy jednostka oblężnicza, ta. To jest... Aha. No dobra, tutaj oznaczony jest typ jednostki. Typ jednostki wskazuje, w którym rzędzie pole bitwy może być umieszczona na kartę. No dobra, to mamy jednostka bliskiego starcia, jednostka dalekiego zasięgu i jednostka oblężnicza. Mamy trzy takie typy. No dobra, specjalne zdolności jednostek. To co to jest?
Niektóre karty jednostek mają specjalne zdolności. Kedwański mistrz oblężniczy posiada zdolność wysokie morale, która dodaje plus 1 do siły wszystkich jednostek umieszczonych w tym samym rzędzie. No dobra, karty pogody. Należą do kart specjalnych. Nie wiem, po co mnie to wszystko. Ten samouczek, jaka i tak... Nie wiem, czy wygramy, czy nie. W tego gwinta, nie wiem. Okej. No dobra, kontynuujmy. Okej, na początku każdej rozgrywki możesz wybrać maksymalnie dwie karty, które chcesz wymienić na inne, również losowe. Pomińmy jednak ten krok i przejdźmy od razu do gry. Dobra. To jest rana twojego przeciwnika. O, ty masz tego, widzę. Tego Emhyra całego podajże, a ja mam tego, Foltesta. He, fajnie. Podajże, tak? Tak, to jest Foltest, który był w dwójce, pamiętacie? Ciśnij Enter, aby wybrać kartę z ręki. No dobra. Enter. Wybierz. Enter. Dobra. Aha. Aha, okej, dobra, już będę wiedział. Muszę mieć jak najwięcej tego, siły. A nie, czekajcie. Dobra. Dobra, zobaczymy, może nam się uda. O ty! Kogo ty wziąłeś? Dobra, zobaczymy. Może nam się uda wygrać, albo i nie. Nie. Kurde. O, wygrywam chyba, na to wygląda teraz, w tej chwili. Ale nie jestem pewny. Dobrze, fajnie. O, ty dziadzie. Kogo ty wziąłeś? Dobra. Mam trzy... On ma trzy punkty, ja mam dwa. Nie fajnie. Emhyr. Chwila, bo nie ogarniam tego teraz za bardzo. O ty! 13 punktów ma skubaniec, widzę. Dobra, nie będę brał na hała tych lepszych. Wezmę Keirę. Dobra. Sabrina. O kurde, dziadzie ty. Pierdzielony. Przegram. Tak myślę. Czego nie mogę, kurde? Dobra, zobaczymy, kogo wybierze. Kahir. Kurde. Widzę, że ma... Pas. Przeciwnik wygrał tę rundę. O kurde. Dobra. Nie wiem, czy o to chodzi, ale przegram. No to wygląda.
Nie wiem, o co chodzi tutaj. O, fajnie, wygrałem tym razem. Nie wiem, ile tych rund jest tutaj. O co, come on? Koniec rundy. Ruch przeciwnika, ale ja nie mam kart w ogóle. O co, come on? Kurde, jak to wygrał? O, przegrałem, widzę. Aha, haha. Ale powiem wam, że... Kurde, powinienem wygrać to. Aha, runda. Przegrałeś, ale nie martw się. U nas powiadają, że ten, kto nie ma szczęścia w kartach, to ma szczęście w miłości. U mnie to się sprawdziło, bo baba, z którą żyję, to się do niczego nie nadaje. Raz za wozem, raz na kozie. Nie wiem, czy... mogę to jeszcze raz. Dobra, spróbujemy jeszcze raz, tylko nie wiem, czy będziemy mogli te karty... Wróciłem, dobra. Jesteś w nastroju na partyjkę kart? Czemu nie? No niech będzie, zagrajmy. Jestem gotowy na partyjkę. Zobaczymy teraz, czy nam się uda. Dobra, rozpoczynamy. Dobra, a zaraz. Dobra, rozpoczynamy. Zaczynasz jako pierwszy, okej. Dobra. Mamy tyle kart, tak? Na to wygląda. Dobra, niech będzie to. A ty, dziadzie, wziąłeś 5 sobie. Aj, ty, niedobryś. Co się stało? O, ty, dziadzie, wygrywasz. O, ty, dziadzie, ty pierdzielony, wygrywasz. Kurde. O nie, źle zro... O, jest! Udało mi się. Mam 12 punktów, fajnie. Dobra, wes. Dobra, ruch przeciwnika. Zobaczymy, jak teraz będzie. Jest, wygrywam! Ale beka, fajnie. Nie. Niech będzie to. Dobra, plusik mam, fajnie. Kogo teraz weźmiesz? Dobra. Serio? Ale żebym go teraz zrobił, kurde, wluja. Wygrywam. 30, dobrze. Zobaczymy teraz, czy coś się stanie. Ale i tak chyba wygrywam przecież, co nie? Ludzie. Co nie? Czy nie? Chwila. Dobra, początek rundy. To jest trochę właśnie... Nie. Zobaczymy teraz, czy nam się uda, kurde. Nie wiem... Kurde, nie ogarniam tego za bardzo, powiem wam. Nie wiem, czy tu mogę sobie wybrać kartę. Nie mogę. Kurde, mole. No kurde, nie wierzę. Mam 6 punktów teraz. What? Jak to? No bez jaj. Ruch przeciwnika. Ej no. Nie ogarniam tego, szczerze mówiąc. A masz.
Kurde, przegrałem w tym w tej chwili. Ja cię kręcę. Kurde. A to jest głupi ten gwint, szczerze mówiąc, trochę. Dobra. Wybierzmy tego. Nie mogę? Aha, nie mogę. To nie fajnie. Przegrałem, no kurde, ludzie. Bez przesady już. No jeju. O, to jest trochę głupie, powiem wam szczerze. Kurde. Nie gram w to. Przegrałeś, ale nie martw. Oj, dobra, spierdzielaj stąd. Ja w to nie. O, to jest kurde obowiązkowa misja. Nie, poboczna, to nie. Dobra, na razie nie, na razie ja się w to nie bawię. Powiem wam, że ja się pobawię to może poza nagraniem w te gwinta, ale nie wiem, nie obiecuję. Kurde, żeby to nie było, powiem wam, wiecie, ten gwint obowiązkowy. Jak będzie, to lipa. Kurde mole. Ten gwint jest trochę, kurde, powiem wam, trudny, szczerze mówiąc. Dobra, gdzie jest ten Jonas? Tak szczerze mówiąc. Bo bym się pobawił w atakowanie, wiecie? Kurde, czego on tak daleko są? No bez jaj. Jezu, serio, tam muszę iść. Co? A, drogowskaz. Dobra. Czekajcie, jest tu jakiś drogowskaz? Nie ma w piruny. Nie, jest. Ja jestem... tutaj. Dobra. Dobra, lecimy stąd. Idziemy do tego drogowskazu. Idziemy do tego drogowskazu. Będę musiał, kurde, sobie, szczerze mówiąc, uświczyć będę musiał sobie w tego gwinta, ale nie wiem, na razie nie obiecuję, bo nie wiem. Tu mamy tego kowala, tu mamy tego całego. Okej, dobra. Przeteleportujemy się tutaj, tak można powiedzieć, co nie? No dobra, okej, pokonaj... John, tu jest Jonas, tak? Czy kto tu jest? Bo trudno tutaj domyśleć się, szczerze mówiąc. Dobra, tylko gdzie ja polazłem? Kurde. Aha, tutaj. A co jest, ludzie? Biegu się, gdzie się dałeś? Chcesz wziąć udział w naszym turnieju? Uprzedzam, że Jonas jest trochę zawzięty, lubi gryźć. To co, decydujesz się na walkę? Oczywiście, że tak. Jestem gotowy. Niech będzie 25, nie mamy. Ja się przekonam, jaki ten Jonas jest zawzięty. Jonas? Jonas? Widać, że już jest taki lepszy pewnie, ale kto wie. W takim razie będziemy świadkami walki pomiędzy Jonasem i wędrowcem. Wędrowcem, dobra. Tam było młotem, tak? Pamiętam. Serio? Serio? To było takie... Trochę cię obaliłem, ale dobra. Pokonał Jonasa. Kto wie, może szykuje się nowy mistrz Velen. Oczywiście, że tak. Możesz się zmierzyć z Kowalem. Z Kowalem to był ten pierwszy, tak? Nie, a to ten drugi był, dobra, okej. No przepraszam. To jest, koleżko. A nic, spokojnie. Mamy takie zadania aktywne? Ciekaw jestem, czekajcie, tu coś mam, jakąś informację. Obieszczenie, czego ty jest po rusku? What? Po rusku? Od kiedy, kurde, w Wiedźminie jest Rosja? What the fuck? Trochę głupie to jest. Mamy ten, drogowskaz, szybka podróż. No, szybka podróż, można tak powiedzieć, co nie? Dobra. No, pamiętam, jak na początku, jak chciałem się przeteleportować do Velen, nie wiedziałem, jak to zrobić. No kurde, ja cię kręcę. Nie umiałem w ogóle się przeteleportować, pamiętam to. Czego tu nikogo nie ma? Wszyscy śpią, widzę. On gówno jest, nie baron. Przyplątał się z wujazdem. Tutaj są walki?
ty przybyszą, się zbić. Dobra. Wyglądasz mi na tęgiego zabijakę. Nadałbyś się do naszego turnieju. No oczywiście, że tak. No i można skuć gryje wsi. O, 35 niech będzie już. Nie będę tam, co nie... zakładał się, no, na dużo kasy, co nie. Który skuje mu mordę jak sztabę rozgrzanego żelaza. Widzieliście? Tak pokazał. Haha, widzieliście to? O, się drzwi otworzyły. Taka magia w tym Wiedźminie. Masz szansę na mistrza. Bo jestem już. Jeśli chcesz zmierzyć się z aktualnym mistrzem, to jedź do Wrońców i spytaj o sierżanta. Aha, pokonaj sierżanta. What? Serio? A gdzie jest nasz sierżant? Co ty to robisz, ziomuś? Tu nie ma żadnych tych już, widzę. Oj, ale nie jegaś tego, bo ludzie nie będą zapalać tego. Kotek! Nie bój się, kocie. Cię zabiję i będzie po ciebie już. Wiesz o tym? Kiciuś? A, nie mogę. A, dobra, czekajcie, kurde, trzeba podejść do tego, do znaku, zapominam, że nie, że nie można tak, wiecie, tak o tak, co nie się przeteleportować. Gdzie mam jechać? Pokonaj sierżanta. Aha, tutaj. No. A, tutaj, o Jezu, jak ja zapominam. Trzeba zaznaczać na ten drogowskaz, a nie, kurde, w te kółko takie żółte, co nie? Też się pomyliłem. Ej, czego to tak dziwnie mnie wylądowało? What the f... Co jest do... Ej, no bez jaj, dlaczego mnie tu, kurde, wy... Ja pierdzielę, no serio? No dobra, już. Kurde, powiem wam, że ten gwint to jest nawet trudna rzecz. Trzeba umieć w to grać, kurde. Nie wiem, czy to będzie jakaś misja, będzie jakoś fabularna, ale mam nadzieję, że nie. Bo jak będzie, to będzie lipa, powiem wam. Nie wiem, ja na razie nie będę robił tego gwint, znaczy nie będę grał w tego gwinta, co nie? Bo to jest, powiem wam szczerze, trudna rzecz. Ale z czasem będę musiał się nauczyć, bo w dwójce... Kurde, powiem wam, że ja już nie pamiętam, czy było coś takiego w dwójce, co nie? Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Kurde. W jedynce na pewno nie było. Wiem, że było tylko odblokowywanie takiej karty, jak pamiętacie, co nie? Z nagą kobietą. Nie będę już mówił z gołą kobietą, tylko z nagą. Pamiętam. Były takie karty, różne się odblokowywało, co nie? Tam była ta, nie wiem, więc Triss chyba była. Dali się, kurwa, oklepać jak nowi gradzkie dziwki. Ktoś tam jeszcze był? Chyba Yennefer, ale nie, Yennefer chyba nie było w jedynce. Cholera wie, nie pamiętam już, szczerze mówiąc. Nie pamiętam już. Ktoś tu się kłóci, kurde, ktoś z kimś. Tu coś się dzieje. Pieniądze, jak nie chcecie mówić po dobroci. Nie, proszę, nic nam już nie zostało. Panie, pomóżcie! Nie wtrącę się. Bo? Zostawcie ich w spokoju. A tobie co do tego? Nie będę spokojnie patrzył, jak ich ograbiacie i mordujecie. To nie patrz, wrażliwy się znalazł. A ty, dziadzie, kurde, zamknij mordę już. Ej, brać go! Żołnierz Barone? Ty to słaby jesteś. O, ty, dziadzie. Serio? Eju. Czekajcie, ja mam pomysła na niego. Mam haka na niego. Zniszczę ci tarczę, jak chcesz. A czekajcie, dlaczego ja atakuję tym mieczem, a nie tym? Dobrze. O, ty dziadzie, ty. Kurde, dziadzie, ty. No... Pięknie.
Czekajcie. Oho, widzieliście to co ja? Wow. Nie ma za co, ziomuś. Czekajcie. Dzień dobry. To było chyba, tak myślę, poboczne też. Albo i taka bez wiesz, bez nazwy. Aha, tu mamy jeszcze... Kurde, trochę jest z Lesen Wiedźmiński, powiem wam. No dobra, na razie sobie tego sierżanta pokonamy. No co, pomogłem ludziom, co nie? Przecież Wiedźmin pomagał ludziom, tak jak w jedynce było, w dwójce, wiecie jak to było z tym Wiedźminem. No ale dobra, idziemy do tego sierżanta całego. Gdzie on jest? Czy on jest, kurde, tam był, czy tutaj? Ale nie, tam nie było przecież tego przejścia, co nie? Przecież. Wino biało z Bekluir. Wino białe, wow. Tu chyba nie ma żadnych takich, kurde, zleceń pewnie. Dobra, już jestem praktycznie na miejscu. Serio? Kurde, proszę cię, no proszę cię. Patrzcie, rodziska! W końcu znalazł się godny przeciwnik dla się... Ta? Zwycięzca walki zostanie mistrzem Belen! Aki, Dobra, jestem mamy. Gotów. Spójrzcie, kogo tu mamy! Macie jakiś problem? O właśnie, jestem ciekaw. Barona już nie ma, ale interes się kręci. Teraz to nawet więcej luda przy... No. A, bo chyba... Baron się powiesił, podajże. A, nie wiem. Zaczynajmy. Może i tak. No chodź. No to chodź, kurde. O, dobry jest, powiem wam. Serio. Nie wiem, może ja tak nie trochę na... Może ja trochę tak na Hama, kurde, atakuję go. No ale dobra, to... Ależ to była walka! Ogłaszam wszem i wobec, że Wiedźmin pokonał sierżanta i został mistrzem Velen! Jeżeli ci mało walk, to możesz znaleźć godnych przeciwników w Nowigradzie i na wyspach Skellige. No pewnie, że tam pójdziemy, ale to nie teraz, ale to nie dzisiaj. Znaczy nie w tym odcinku tam do tego Nowigradu, co nie? Tylko za kilka odcinków dopiero. Dobra. Tu mamy... O, ale mało misji, kurde, powiem wam, kurde, nie... Co nie, na początku mieliśmy... O kurde, z kilkanaście misji, to tu mamy tylko trzy poboczne, wow. Powiem wam, że te misje się szybko wykonuje. Ale powiem wam, że jak się gra, to się chce grać aż, kurde, do nieprzytomności w tą grę, powiem wam, tak. Jak ja zaczynam grać, to aż kurde nie mogę skończyć się gry. Dobra, zadanie poboczne, jakie tu mamy jeszcze wyścigi? Tego to nie wiem, bo to jest poboczne, tak? To chyba jest chyba niepotrzebne do wykonania tej fabuły. Tak myślę, ale... Kurde, nie wiem, skompletuj. Kurde, nie chce mi się tego w gwinta grać za bardzo, powiem wam. Dobra, mamy jeszcze... Mamy 10 poziom, tak? Okej, okay, porozmawiaj z grabarzem i z... O, możemy robić to i to, możemy sobie zrobić od razu misję. I może w tym odcinku zrobimy jeszcze. Mamy tak, tyle i tyle doświadczenia. No dobra, kłopoty grabarza, ale tu jest przecież... A, 10, dobra, potwór z bagiem. To na razie tego nie, bo to jest za trudne na... Tak... Jeszcze ze 2 poziomy muszę wbić, albo ze 3. Tutaj to trudne jest, te góle, kurde, całe. I leśnica została, tak? To dopiero za 10 poziomów. A, i tu jeszcze zostało to. Aha, dobra, zaginiony brat. Dobra, na razie sobie to zrobimy. A, czekajcie, jeszcze jedno. Do tego... poczekajcie, bo ja muszę najpierw to zrobić, czy stos na Nowigradu. Odwiedź Triss. Nie, na razie tego chyba nie muszę robić, co nie? W Nowigradzie i na Skellige. Aha, no dobra. Okej. Okay. O, ten ogród barona, co nie?
A właśnie, czekajcie, mam jakieś ale bronie czy nie? Chyba nie. A ja tu zapomniałem, że tu możemy sobie... jak to? Kurde... no, przewijać. Nikogo tu nie ma, to ja idę stąd. Nic tu się nie dzieje. Idę posprzedawać te bronie, po co mnie one, szczerze mówiąc. Ojoj. Ujoj! Ależ mam kaca. Kaca to po cholerę ty lepiłeś, jak masz kaca, no ludzie. Co nie? No jak. Dobra, Wow, przedmioty zostały wzmocnione. Wow, jestem zadowolony. Wow. Dobra, szukajmy jakiegoś, kurde... Kwatermistrza, o! Oczywiście, że chcę pokaż mi swoje towary. Właśnie, co ty masz ciekawego? Interesujące bardzo. Dobra, sprzedamy. Oczywiście, że sprzedamy. Sprzedamy. To jest dobra broń, no taka sobie. Znaczy... też to sprzedam, to jest słabe. To też jest słabe. No, to też jest słabe, szczerze mówiąc. To też. Praktycznie to wszystko jest słabe. To nie? Buzdygan. To też jest słabe. Kurde, po co mnie to? Ja i tak mam jako... A nie, nie mogę zobaczyć tej broni, dobra, aktualnej. O, ten topór mógłbym zostawić, ale te słabe. Dobra, to co... o, to jeszcze sprzedam i to sobie zostawię na razie, wiecie, ten buzdygan. Bo... on jest nawet dobry. Powiem wam. Znaczy Q, szybkie sortowanie, o. Dobra. Dobra, bywaj. Bywaj. No dobra, po rozmowie z grabarzem. No tu nie ma żadnych zleceń. O, mamy tu jakieś zlecenia fajne jeszcze. To taki dumny nie będzie. A nie mogę. No nie ma tu chyba nic takiego ciekawego. A tu są tylko takie, kurde. Widzę. A tu żadnych nie ma takich tych misji. Ej, no to po co mnie to? Jak ja mam tylko... trochę dziwne to jest. Przedmioty fabularne, zapiski barona i... redański glade. A kluczy do czego to jest? Aha, to jest do tego, podajże. Do... do tego miejsca. Jezusie, do tego miejsca, co tam zabijaliśmy te upiory podajże. Tylko nie pamiętam już w tej chwili, gdzie to było. Czekajcie, jest to pokazane na mapce, tak mniej więcej. Wieś Rudnik. Kurde, ja tego chyba teraz nie znajdę. W tym miejscu możesz... można rozpocząć nowe zadanie, dobra. Kurde, nie pamiętam już, gdzie to było. Bo mamy jeszcze tutaj... wow, ile tych misji jeszcze mamy, o kurde. Właśnie, o tutaj nie wiem, co to jest w ogóle. Tablica ogłoszeniowa. Bo my jesteśmy dopiero tutaj, tak? Dobra, na razie sobie zrobimy te misje, co są dostępne. I sobie pójdziemy zobaczyć te niektóre te zlecenia jeszcze wiedźmińskie, albo poboczne jeszcze pewnie tutaj będą. Powiem wam, że tych kurde misji jest tutaj masa. Kurde. Nie spodziewałem się, że tyle misji będzie. Kurde. Jak ja tak mówiłem na początku, że będę wszystkie misje wykonywał, jednak powiem wam, że nie będę. Na razie jeszcze myślę, co nie jakie będę robił, znaczy jakie będę. Na pewno w gwinta nie będę grać. Tak myślę. Tylko nie wiem, czy to jest kurde... kurde... dali się kurwa oklepać jak to jest właśnie dziwki. Najważniejsze, ale nie wiem właśnie, nie wiem, czy to jest ważne, ale ten gwint, co nie ten cały. Bo nie wiem jeszcze. Jedź, płotka. Tak myślę, że nie jest, ale kto wie. Co nie wiadomo, czy to będzie ważne, czy takie sobie. Co nie te gwint. Ta gra w gwinta. No nie wiem. Na razie nie jest, nie wiem. Czy to będzie tak, co, takie sobie potrzebne, czy to nie będzie w ogóle potrzebne, co nie. Nie wiadomo, co nie.
Dobra, na razie lecimy do tego grabarza. Co jest, w jakiej to wsi jest? W Zalipie? Tak, w Zalipiu. Wow, powiem wam, że zgadłem nawet. Powoli już te wsi, znaczy wsie, powoli, powiem wam, co jest, zapamiętuję, wiecie, te nazwy. Zalipie, Podgojnik? Nie, Podgajnik jakoś tak, co nie, Pogorzelisko. Bo tu jest Rudnik, wieś Podgaje, sorry. Wieś Konary, Wisielców. A my gdzie byliśmy na początku, tak szczerze mówiąc? Bo ja już nie pamiętam. Wow, ale kurde, to jest bardzo duża ta mapa jest. Ale tu jeszcze zobaczcie sobie spacja, mapa świata, widzicie? Tu... Aha, to jest Nowigrad. Aha, okej, okay, dobra, to już wiem jednak. Już będę wiedział, co to jest, gdzie jest Nowigrad. A Kermoren to gdzie jest? W Kermoren to jest... Gdzie to jest? A, tu jest Kermoren. Sugerowany poziom 19. To będziemy mogli za... A, to dopiero za... 19 poziomów? Znaczy za 10, za 9, jak można powiedzieć. O kurde, dużo, powiem wam. Jeszcze misji wykonamy... dużo. Powiem wam. Dobra, na razie nie mówmy o misjach. Tylko... Znaczy, no nie mówmy o poziomach, tylko róbmy najpierw misję te, dla tego grabarza całego. Gdzie go znajdziemy, bo nie wiem, najpierw... On jest tu? Są tak daleko, jest trochę. Tutaj mamy go. Ojoj, płotka się zbugowała aż. Dobra, mamy tego... Grabarza, dobrze. Przychodzę, o właśnie. Przychodzę w sprawie zlecenia. Podobno macie tu jakieś kłopoty. Coś rozgrzebuje groby. Żeby tylko. Na żalniku Cejrusz jakieś się paskudztwo lęgnie. Powyżera co świeże i odchodzi. Ostatnio znowu się zaczęło. Myślałem, byle po zmroku nie wychodzić, drzwi dobrze zamknąć, ale potem dzieciak zniknął. Na cmentarzu? Nie, z wioski. Kajtek taki mały, co to by sam nie zaszedł. A pod wieczór... Dlaczego, kurde? ...chwilę nie słyszałem. Ale nie wyszedłem. Dobra, zaraz powiem, co się dzieje. Bo przerwałem, a kurde. Co, głupi, na potwory wiedźmin potrzebny. Zobaczę, co da się zrobić. Sprawdzę, co tam się dzieje na cmentarzu. Dobrze, dobrze, dobrze. Kajtek, co nie? To mi przypomina taką bajkę. Jak pamiętacie, taka była bajeczka. Kajtek i jakiś tam tytuł był, nie pamiętam. Wiem, że była ta bajka o Kajtku, co nie? Udaj się na cmentarz. What the fuck, co to jest? No, daj, kurde, ziomuś. No. Czego mi dodaje sobie życia, skurczybyny, skurczybyki? O kurde, co za głupi pies. No bez jaj. Wszyscy? Nie, nie wszyscy. Kule mogły wykopywać zwłoki, ale na pewno nie porwały dziecka ze wsi. Kurde, co za skurczybyki, w piruny! Co za skurczybyki walone z tych psów, co nie? Dobra, krew gula mamy. Dobra, tu mamy jeszcze jednego pieska, tam leży. No proszę cię. No dobra. Pokoiło się jakoś na chwilę. Ale na ile to nie wiadomo. No dobra, na razie chowaj tę broń. Po co ci ta broń? Kurde, Geralt, po co ci ta broń w tej chwili? No tu mamy coś. Oj. Oj, oj. What? Co to się odzywa? Kurde, jakieś... Aj tam, nieważne już. Dobra, idziemy do środka, co nie teraz. Tutaj jest ten... Tu coś mamy.
A, to jest coś takiego tylko, no dobra. O, zbadaj. Zbadaj. Rozgrzebany bez użycia narzędzi. Tylko tyle? Mało tego, tych informacji, szczerze mówiąc. O tu coś mamy, tu coś mamy. Rozgrzebane motyką? Nie. Widać ślady szponów. Dobra. Coś z tyłu mi się wydaje. O, mam coś. Rozgrzebany bez użycia narzędzi. No dobra. Podpal? Po co mnie to? O. Tu coś mamy. Rozkopany grób, całkiem świeży. A cuchnie starym trupim jadem. Ciekawe, dokąd zaprowadzi mnie ten smród. Idź za tropem. Mam, dobra, mamy jakieś. Tu coś mamy ciekawego. What the fuck? No dobra. Trochę dziwne, powiem wam. Kadaweryny? Dobra, tu mamy coś. I tu się kończy. Tak myślę chyba. Czy nie? Tu coś mamy. No, wchodź, Geralt. Cokolwiek tu mieszka, wybrało dość nietypowe miejsce na leże. Skoro ten stwór potrafi używać narzędzi, jest rozumny. Albo chociaż sprytny. Dobra. Tu coś jeszcze mamy. Coś tu się gotuje. O kurde. Chyba kość udowa dziecka. Serio? Ja pierdzielę. Zbadaj. Magiczny krąg z czaszek. Najwyraźniej potwór dzięki nim czerpie siłę z miejsca mocy. Dobra. To musi być baba cmentarna. Dzięki mocy czerpanej z czaszek poczuła się tak pewnie, że zaczęła zapuszczać się do wioski. Jeżeli zabiorę czaszki, będzie musiała pójść po nowe na cmentarz. I tam ją dopadnę. Co mam wziąć? Weź czaszki. Na pewno się wścieknie. Teraz wystarczy poczekać na nią w nocy na cmentarzu. No dobra. Umiesz czaszki na cmentarzu i poczekaj na przybycie baby cmentarnej. No dobra, to lecimy. No kurde, Geralt, co ty robisz? Co pisze grę? Przede wszystkim. Dobra, mam nadzieję, że nie będzie długi odcinek. No nie wiem. Nie wiem. Którędy by było szybciej? Tędy, bo tędy wróciliśmy, co nie? Znaczy, przyszliśmy tędy. Co ja gadam, kurde. Jakieś głupoty gadam. Dobra, to tędy będzie szybciej. O, 50 metrów tylko, fajnie, wow. Dobra. Dobra, to tędy trzeba będzie. O, okej. Już jesteśmy. No kurde, no nie. Tylko nie to. No dobra, to... O, zając! Użyj. Okej. Okay. Zobaczymy, czy to będzie dobry potwór, kurde. Coś tu idzie. Geralt nie słyszy? Słyszy. On, wiecie, udaje takiego wielmożnego, że nie... Złodziej zabrał czaszki. Moje czaszki niech wykopie własne. What the fuck? No i przyszła. O ty kurde, ty! Oczekajcie, kurde! Kurde, powiem wam, że... Nie widziałem takiego potwora, kurde, strasznego! O ja pierdzielę! Oj, nie fajnie! Dobra, i... Dobra, spierdzielać trzeba. O kurde. Dobra.
Dobra, okej. I... o kurde, niefajnie, niefajnie, niefajnie. Y! O kurde, o kurde, o kurde, ho! O ja pierdziele! Y! Pięknie, wow! Kurde! Ho! Powiem wam, że to nawet trudne było. Ten gościu, znaczy ten, co to było? Na Z? Co to było do jasnego pana? No, można powiedzieć, że tak jakby można powiedzieć baba wodna, tylko taka trochę lepsza. Kurde, powiem wam, że trochę trudne, szczerze mówiąc. No dobra, ale udało nam się zabić ją. Elegancko. Coś tu mamy? Nie, podpal tylko. Ale mnie to niepotrzebne. Dobrze, moi drodzy, pójdziemy w kolejnym odcinku po nagrody. Bo miałem zrobić jeszcze tutaj tą misję, co nie ten lecznicę, ale powiem wam, że ten odcinek pani długo trwa. I ja sobie zostawię te kolejne zlecenie na kolejny odcinek, wiecie. Tak myślę. A i pójdziemy oczywiście po nagrodę w kolejnym odcinku. I zobaczymy, jak to będzie później. No i dobrze, moi drodzy, to tylko dzisiaj to tylko na tyle, co nie. I cóż, widzimy się oczywiście w kolejnym materiale. Cześć!